Dubaj nie bez powodu zyskał reputację jednego z najbardziej bogatych i nowoczesnych miejsc na Ziemi. To magnes nie tylko dla turystów, ale także biznesmenów ze wszystkich zakątków globu. Dzięki luksusowemu urokowi, niesamowitej architekturze i obietnicy niekończących się możliwości, to miasto jest prawdziwym klejnotem. Dzisiaj przedstawimy kilka niesamowitych faktów na temat Dubaju, które wprawią Cię w zachwyt. Oto retrospekcja w czasie, w której odkrywamy niesamowitą transformację miasta. Od skromnej wioski rybackiej po tętniącą życiem metropolię, która pobudza wyobraźnię każdego. Dubaj stał się praktycznie wyznacznikiem dla innych rozwijających się krajów. Pod koniec XVIII wieku był tylko maleńką osadą liczącą około 1200 mieszkańców. Życie toczyło się wokół morza, a rybołówstwo i poławianie pereł były głównymi źródłami pożywienia i handlu. Teraz przekształcił się w tętniące życiem i energią miasto, a jego populacja gwałtownie wzrosła do oszałamiającej liczby ponad 3 milionów osób. Dubaj przez wieki pozostawał pustynną przestrzenią, pozornie nietkniętą gwałtownymi zmianami zachodzącymi na świecie. Ale jak to się stało, że wszystko nagle zmieniło się w ciągu zaledwie kilku krótkich dekad? Losy Dubaju przybrały ogromny obrót, gdy w jego granicach odkryto złoto, ropę naftową i drogocenne klejnoty. Ten wstrząs kreatywnie zrodził pomysł przekształcenia go w globalną wioskę. Miejsce, które wkroczyło w nową erę dobrobytu. Dziś miasto zarabia więcej na turystyce niż sprzedaży ropy, gdyż przyciąga turystów swoją architekturą, luksusowymi kurortami i tętniącymi życiem doświadczeniami kulturalnymi. Trampolina. Z biegiem czasu wiele osób wierzyło, że Dubaj jest uzależniony wyłącznie od ropy naftowej. To przekonanie jest w rzeczywistości błędne, ponieważ teraz szczyci się ogromną różnorodnością swojej gospodarki. Chociaż prawdą jest, że ropa naftowa odegrała znaczącą rolę w ustanowieniu dobrobytu gospodarczego, lokalne władze wykazały się mądrością i pragmatyzmem, nie polegając wyłącznie na jej wydobyciu. Zamiast tego wybrali inną drogę, inwestując dochody z tego surowca w różnych kierunkach. Weźmy na przykład stolicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pomimo znacznie wyższych rezerw ropy naftowej niż luksusowa metropolia, poziom życia nie jest tam tak wysoki. Dzieje się tak dlatego, że Dubaj świadomie dywersyfikował swoje źródła dochodów, obejmując takie sektory jak turystyka, nieruchomości, projekty biznesowe i inwestycje. Strategia gospodarcza kraju okazała się mądrym posunięciem i pragmatycznym podejściem do rozwoju. Wykorzystując ropę naftową jako trampolinę, lokalne władze zapewniły, że dobrobyt miasta nie będzie zależał wyłącznie od ograniczonych zasobów naturalnych. Podczas gdy rezerwy ropy w końcu się wyczerpią, status Dubaju jako miasta bogactwa jest mocno i trwale ugruntowany. Burj Khalifa. To ogromny drapacz chmur, który ma aż 828 metrów wysokości i jest uznany za najwyższy budynek na całej planecie. Budowa rozpoczęła się w 2004, a zakończyła w 2009 roku. Pierwotnie chciano go nazwać Burj Dubai, jednak podczas ceremonii otwarcia szejk Muhammad bin Rashid Al Maktoum zaskoczył wszystkich, ogłaszając, że zostanie nazwany na cześć kalify bin Zayeda Al Nahyana, byłego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy w Burj Khalifa jest jego taras widokowy. Można tam podziwiać panoramę z oszałamiającej wysokości 555 metrów nad ziemią. Budowa zajęła około 22 milionów godzin roboczych i wzięło w niej udział ponad 12 tysięcy osób ze 100 różnych krajów.
zużyto 39 tysięcy ton stalowych prętów zbrojeniowych i 330 tysięcy ton betonu. Wewnątrz Burj Khalify znajduje się cały złożony system wind, dzięki którym można wjechać na ponad 500 metrów. To najwyższe pojedyncze wzniesienie windy na całym świecie. Ten drapacz chmur to nie tylko budynek, ale także cud architektury oraz symbol ambicji i futurystycznego wyglądu. Życie z dzikimi zwierzętami. Świat egzotycznych zwierząt domowych w Dubaju brzmi zarówno fascynująco, jak i kontrowersyjnie. To dość zaskakujące, że zamożni ludzie, którzy posiadają już prawie wszystko, zamieniają dzikie zwierzęta w swoich pupili. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rdzennym mieszkańcom udało się udomowić te stworzenia, czyniąc je oswojonymi i czułymi. Wyobraź sobie, że jeździsz luksusowym, sportowym samochodem z dzikim kotem wyglądającym przez okno. Brzmi jak scena z filmu, jednak do niedawna w Dubaju było to rzeczywistością. W 2017 roku władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakazały prywatnego posiadania dużych, niebezpiecznych gatunków. Decyzja ta miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności, a także ochronę praw dzikich zwierząt. W końcu takim stworzeniom znacznie lepiej jest żyć w swoim naturalnym środowisku. Dubaj, szczególnie na Bliskim Wschodzie, ma bujną historię dotyczącą egzotycznych zwierząt domowych, których używano jako symbole i wyznacznik statusu w społeczeństwie. Dubai Mall. Jest to największe centrum handlowe na świecie oraz miejsce, w którym pod jednym dachem można zapewnić sobie rozrywkę, wypoczynek i zrobić zakupy. Znajduje się tuż obok kultowego Burj Khalifa i zajmuje ponad 1 000 000 m² powierzchni. Dla zobrazowania odpowiada to 200 boiskom piłkarskim. W 2019 roku centrum handlowe stało się jeszcze większe dzięki otwarciu Dubai Mall Zabel. Ta rozbudowa dodała aż 15 000 m² powierzchni lifestyle'owej, oferując nowe lokale gastronomiczne, sklepy, a nawet 3000 dodatkowych miejsc parkingowych. Wszystko to jest połączone z głównym centrum w pełni klimatyzowanym mostem. W Dubai Mall można znaleźć akwarium liczące ponad 33 tysiące okazów ryb morskich, w tym 400 rekinów oraz lodowisko o nazwie Dubai Ice Rink. Miłośnicy filmów mogą obejrzeć najnowsze produkcje w kompleksie Indoor Cinema. Nie można pominąć krytej fontanny, jednego z najczęściej fotografowanych miejsc w centrum handlowym. Dla smakoszy Dubai Mall oferuje ponad 200 lokali gastronomicznych, w tym fast foody, a także wspaniałe kawiarnie i wykwintne restauracje. W 2023 roku Dubai Mall otworzyło własną dzielnicę Chinatown, która jest ozdobiona tradycyjnymi chińskimi elementami, rzeźbą wielkiej pandy i przyciągającymi wzrok neonami. Cudowny ogród. Dubai Miracle Garden został otwarty w 2013 roku i od tego czasu stał się największym na świecie naturalnym ogrodem kwiatowym. Zajmuje powierzchnię 72 tysięcy metrów kwadratowych. Wewnątrz znajduje się ponad 50 milionów kwitnących roślin ułożonych w różne kompozycje i wzory. Spacer po dubajskim Ogrodzie Cudów jest jak wejście do kwiecistej krainy czarów. Odwiedzający mogą podziwiać tętniące życiem alejki, naturalnej wielkości instalacje kwiatowe w kształcie samolotu Airbus, postacie Disneya i inne misterne projekty. Park oferuje ucztę dla oczu swoim oszałamiającym pięknem i drobiazgowymi aranżacjami. Jednym z niezwykłych aspektów Dubai Miracle Garden jest jego zdolność do zmian i ewolucji. Kompozycje są co roku odświeżane, zapewniając odwiedzającym nowe i urzekające doznania.
Ze względu na ekstremalne upały w Dubaju w okresie letnim ogród jest zamknięty. Dubai Miracle Garden dzięki modelowi samolotu oraz gigantycznej myszce Mickey posiada dwa oficjalne rekordy Guinnessa. Zapisy te są świadectwem kreatywności i poświęcenia związanego ze stworzeniem tak wspaniałego ogrodu na pustyni. Oprócz wizualnego spektaklu, ogród oferuje udogodnienia takie jak urocze kawiarnie i stragany z jedzeniem. Teraz czas na dzisiejszy temat. Co sądzisz o tym epickim ujęciu? To idealna scena z wysokim drapaczem chmur wznoszącym się wysoko nad resztą budynków. Gdy kamera przesuwa się po panoramie, można być zdumionym rozmiarem i wielkością tej kolosalnej konstrukcji. To prawdziwy cud architektury, sięgający nieba, ale jest coś jeszcze, co może nas wprawić w osłupienie. Napis "Koniec nadchodzi do Dubaju" to z pewnością niepokojące i tajemnicze zjawisko. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu, a jeśli podobał Wam się film, koniecznie zasubskrybujcie kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!